Po prostu jestem sobą. Jestem kobietą, jestem Anną, jestem ratowniczką, jestem instruktorką, jestem prezeską, ale przede wszystkim jestem sobą. Myślę, że to, że jestem tu i teraz. Jeszcze jakiś czas temu zapewne powiedziałabym, że sukcesem jest to, że mam syna, że syn osiągnął sukces, że spełnia się zawodowo, przede wszystkim, że jest zdrowy, że poradził sobie z tą trudną sytuacją, którą na niego zrzuciłam w pewnym momencie naszego życia. Śmiało powiem, że sukcesem jest to, że udało mi się dojść do takiego momentu w swoim życiu, gdzie właściwie mi osobiście w tym, co robię, w tym, czym się zajmuję, nie przeszkadza to, kim jestem. Jeszcze myślę 2-3 miesiące temu bym potrafiła fajnie, jakby w miarę konkretnie i spójnie na to pytanie odpowiedzieć. Dzisiaj, w tym momencie nie jestem w stanie powiedzieć. Z jednej strony cieszę się z tego, co doświadczyłam, z tego procesu, który przeszłam, tego, że zostałam akolitką, że byłam lektorką. To jest pytanie, na które, jeżeli chcę dalej moją wiarę w jakiś sposób budować, muszę znaleźć odpowiedź. I jak znajdę odpowiedź na to pytanie, to albo definitywnie skończę z tym, co jeszcze dzisiaj uważam za część siebie, albo wręcz odwrotnie, wrócę tam, skąd dzisiaj odchodzę. Na pewno nie mogłabym żyć bez tego wszystkiego, co tu jest tutaj koło mnie, czyli bez pracy z drugim człowiekiem, bez codziennego spotykania ludzi, dzielenia się z nimi różnymi rzeczami, z którymi mogę się z nimi podzielić. To mnie nakręca, to mi daje satysfakcję, to mi daje pasję, to mi daje siłę. I gdyby mi to ktoś w tym momencie teraz zabrał i na przykład chciał mnie wtroczyć jakieś, postawić przy jakiejś taśmie w fabryce, przy maszynie, kazać 8 godzin odfajkowywać jakąś robotę i potem wrócić do domu, siadać z gazetą i z kuflem piwa przed telewizorem, to jest coś, czego ja dzisiaj sobie po prostu w ogóle nie potrafię w odniesieniu do siebie wyobrazić. Czyli na pewno osiągnięcie to, że zrozumienie, że warto być sobą wbrew wszystkiemu, że warto poświęcić nieraz pewne rzeczy, że warto się otwierać na drugiego człowieka, że warto słuchać drugiego człowieka i przede wszystkim, że naprawdę warto się nauczyć. Nauczyć słuchania, bo tylko wtedy, kiedy ja się nauczę słuchać, będę umiała słuchać drugiego człowieka, a nie słyszeć to, co ja chcę usłyszeć, to wtedy dopiero te moje relacje z drugim człowiekiem będą okej, nie? I to jest to. W jaki sposób mniejszy lub większy identyfikuje się poprzez z tą historią niełatwą, trudną, mającą wiele zakrętów, mającą wiele plam na honorze, ale w jaki sposób się z nią identyfikuje, których postaw nie akceptuje, które nie akceptuje dlatego, że one głoszą złość, głoszą nienawiść, głoszą wykluczenie, mając na ustach miłość ojczyzny i mówiąc, że w ten sposób pielęgnują polskość i patriotyzm. Tak kolokwialnie, jakby tak prosto, obrazowo można powiedzieć w kontekście wyborów. Nie? Hasło na mnie kompletnie nie działa. Jak nie zagłosujecie na nas, to tamci wygrają, domyślę ci źli. Nie, ja nie będę głosowała przeciwko komuś, ja chcę głosować za kimś.